Emilian ma 5 lat. Kiedy miał 2, zdiagnozowano u niego autyzm dziecięcy. Nadal nie potrafi mówić i zmaga się z wieloma innymi problemami. Szansą na poprawę stanu chłopca jest delfinoterapia. Aby mógł wyjechać na turnus rehabilitacyjny, potrzeba 23 tysięcy złotych. Emilian ma ogromne problemy z nawiązywaniem kontaktów. Nie mówi, nie umie nawiązać relacji, bawi się sam i nie potrafi wyrazić swoich uczuć, a nie określić potrzeb. Mimo to jest radosnym, pełnym energii chłopcem. Delfinoterapia w Turcji to dla Emila ogromna szansa. To metoda leczenia, która w przypadku dzieci takich jak Emilian przynosi doskonałe efekty. To, że ultradźwięki wysyłane przez delfiny usprawniają pracę mózgu i wspomagają układ nerwowy, jest udowodnione naukowo. Rozwija się mowa, bardziej obecny kontakt wzrokowy, komunikacja niewerbalna jest coraz bardziej czytelna, a dzieci stają się spokojniejsze. Zaczynają lepiej rozumieć otaczający je świat. Aby Emil mógł polecieć z rodzicami do Turcji, potrzeba 23 tysięcy złotych. Rodzina nie jest w stanie pokryć tych kosztów sama, stąd apel o pomoc. Liczy się każda złotówka. Zebrane dzięki wsparciu ludzi dobrej woli pieniądze pozwolą na przelot i pobyt Emila i jego opiekunów oraz 10 sesji delfinoterapii, 10 spotkań z logopedą i 10 z terapeutą. Wszyscy, którzy chcą pomóc Emilianowi i jego rodzicom, mogą wpłacić pieniądze bezpośrednio na zbiórkę Delfinoterapia dla Emila utworzoną na portalu zrzutka.pl. Z kolei na Facebooku prowadzona jest grupa Licytacje dla Emiliana, gdzie można wylicytować różne rzeczy i usługi, a wszystkie pieniądze przeznaczone będą na pokrycie kosztów terapii.